gol. Już za moment ekipa Bocheńskiego Stowarzyszenia Futsalu rozpocznie wielki finał Mistrzostw Polski do lat 16. I od autu rozpocznie za moment Oskar Hawdurowicz. Hawdurowicz już się pokazuje, Szabat. Piłka do Czubaka, ale niedokładnie. Jest już Tabor. Tabor sam, lewa noga, Tabor, gol! Gol! Mirosław Tabor. Druga minuta. I Bochnia obejmuje prowadzenie. Piotr Kazek, już oskrzydlająca akcja. Zobaczmy, mamy bramkę. Numer 2. Kamil Francuz, siódma minuta tego pojedynku. Łaski strzał, niecelny, ale zdaniem kibiców zasłużył na aplauz. A tymczasem Czubak! I mamy bramkę kontaktową. I kontra zespołu z Bochni. Jak poradzą sobie, popatrzmy, bramka! Tomasz Palonek, 3-1. I od autu rozpoczęli gracze z Bochni, jest kolejne trafienie. Cieszą się zawodnicy BSF-u, bo to oznacza, że już prowadzą 4-1. Ale widać było, że wyraźnie po meczu półfinałowym narzekał na jakiś uraz. Pomimo tego rozpoczyna grę w drugiej połowie w wyjściowym zestawieniu. Ale już teraz bez faulu. No i okazja dla zespołu Jantara. I mamy bramkę na 2-4. Nie marnuje takich okazji Karol Czubak. Trafienie Jantara tyle skutecznie, że teraz kontrę mają zawodnicy Jantara. Karol Czubak! Eksplozja radości w sektorze sympatyków z północnej Polski. Korta. Popatrzmy, mamy strzał i mamy bramkę. Palonek. Bochnia 5. Ustka 3. Rozegrali ten stały fragment gry zawodnicy Jantara. Ustka już sunie kolejny atak na bramkę zespołu z Ustki. I mamy bramkę numer 6. Tomasz Palonek w końcu. Hawdurowicz, Czubak, ależ ładnie teraz do Hawdurowicza. Ten, gdyby był odrobinę wyższy, zapewne by przejął natychmiast tę piłkę, ale mamy gola! Karol Czubak. Po raz 17 swojego kolegę Przemysław Przybylski, ale nieskutecznie. A w odpowiedzi Piotr Kazek, 7-4. No i można chyba śmiało powiedzieć, game over, złote medale. Po raz kolejny rozkłada bezradnie ręce, ale trzeba powiedzieć, że no naprawdę zawodnik robiący różnicę. Koniec meczu, koniec spotkania, BSF Bochnia 7, Jantar Ustka 4. Ale chyba nie tylko szczęśliwi gracze z Bochni. Także właśnie odbierają złote medale przy akompaniamencie zespołu Queen i utworu We Are The Champions. Nowo wykreowani młodzieżowi mistrzowie Polski do lat 16. Ekipa. A kapitan Dominik Juszczak właśnie odbiera puchar za zwycięstwo i będziemy mieli za moment mistrzów Polski.